dziękuję. No, tak? Kuba, co? Mówiłeś się? Tak, zgodził się. Kuba, to, kuba. Wielkie oczekiwanie, że na to, że obok mnie nie da muszki być głowę, ale myślę, że w numeru wyprowadzającym mnie znowu radę, bo w urawie 18 jest porządek, jak w końcu. I to jest ta siódma kolejka, zimowa, jest na pasy, we wrócić się, że w tym kolejka, porodnia, Warszawa, cała kolejka, czytane, wyrzutowana, oliwiona, bez zmiany. Wszyscy gramy w tej kolejce, w jednej drużynie. Rytmowite czarne stroje, Polonia Warszawa na biało, Zabrzeński Górnik, olimpiady specjalne. Zapraszam do nas kapitana drużyny gospodarzy Adama Danka, który odczyta specjalne oświadczenie. Lubię, że te razy wspierają olimpiady specjalne od lat, co jest dla nas piłkarzy wielką przyjemnością. Robimy to głównie za pośrednictwem dedykowanej kolejki ligowej Ekstraklasy. Dla nas, podobnie jak dla sportowców, olimpiad specjalnych w Polsce jest to ważne wydarzenie. Wchodząc razem na stadiony, wskazujemy, że promujemy wspólnie piłkę nożną, która jest coraz istotniejsza w środowisku osób niepełnosprawnością intelektualną. Świadczą o tym liczby. Każdego roku ponad 2000 zawodników olimpiad specjalnych bierze udział w turniejach piłkarskich w całej Polsce. Gorąco zachęcamy kolegów z boiska, klubów, federacji, aby dołączyli się do naszych działań i wspierali osoby z niepełnosprawnością intelektualną w całej Europie w ciągu nadchodzącego Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej, olimpiad specjalnych. Europejski Tydzień Dnia od 18 do 26 maja to czas na to, by odkryć swoje wewnętrzne zwycięstwo. Dziękujemy już.
gwiazdę specjalnie. Wracamy na boisko i czekamy na pierwszy wizyt sędziego. Jest czarny, czyli strona, zostajemy, zaczynacie, panie Adamie. Stańcie z nami jeszcze na sekundkę. Dzięki. To jest twoje.
Kasiu, zostań. Dobra, zostań. Zostań, Kevin. Oh!
Thank you.
Utrzymaj się. Jedziemy.
piłkę. Dawaj tu. Wejdź! Thank you.
Wejdź! Wejdź! Thank you.
piłkę! Po 45 minutach goście prowadzą 0-1 do Zabrzu z Górnikiem. Przed nami 15 minut przerwy.